Odnowienie przymierza z Bogiem. Księga Wyjścia, 34 rozdział, od 1 do 35 wersetu. Pan przemówił do Mojżesza: Przygotuj na jutro dwie kamienne tablice i wnieś je na górę Synaj. Napiszę na nich to samo, co było na poprzednich, które rozbiłeś. Mężczyzna postąpił zgodnie z poleceniem. Wyszedł rano z obozu i udał się na szczyt góry z tablicami które wcześniej wyciosał. Tam rozmawiał z Bogiem, słuchając Go i ucząc się, jak prowadzić dzieci Izraela. I ponownie nie było go przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy. W tym czasie Pan jeszcze raz wypisał na tablicach swoje przykazania. Izraelici ucieszyli się na wieść o tym, że Mojżesz do nich wraca. Tym razem nie narzekali ani nie oddawali czci innym bożkom pod jego nieobecność. Wyszli mu na spotkanie, lecz gdy go zobaczyli, przestraszyli się i nie chcieli podejść bliżej. Dlaczego oni się boją? Zastanawiał się Mojżesz. Zawołał do nich, a wtedy Aaron i przywódcy zgromadzenia odłączyli się od reszty i podeszli. Twoja twarz promienieje dziwnym blaskiem, powiedzieli. Jest tak mocny jak słońce. Mojżesz nie wiedział o tym, że Boża chwała rozświetliła jego oblicze gdy więc zakrył twarz zasłoną, zbliżyli się do niego pozostali i wysłuchali tego, co Bóg mu przekazał i co zostało spisane na dwóch tablicach. Od tamtego dnia, ilekroć Mojżesz rozmawiał ze Stwórcą, zakrywał twarz zasłoną.